Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Paweł Śliwa. Wracam po małej przerwie urlopowej, bieżąca analiza techniczna. Tradycyjnie sięgamy po wykres. Zaczynamy od walut. Pierwsze co to indeks dolarowy, który pozostaje powyżej 104,50 i zmienność, tak jak patrzę z ostatnich kilku dni, właściwie nie zmieniła za bardzo sytuacji na tym wykresie. Pozostajemy w obrębie tych samych liczb. Jedyne co się zmieniło to to, że linia poprowadzona po szczytach została przełamana, ale raczej jest to efekt ruchu bocznego niż samej dynamiki zmiany ceny, czyli biały świat, który umacniałby dolara amerykańskiego. Nie zmienia to postaci rzeczy, że dolna żółta strefa staje się małą trampoliną do tego, żeby sięgnąć po wyższe poziomy, w tym między innymi 105,30. Co na to euro-dolar? 1,0860, poziom, który już nie raz zatrzymał wzrosty. I tym razem można odnieść wrażenie, patrząc na wykresy 4-godzinne, że jest to zapora dość trudna do pokonania. Najbliższe wsparcie to są okolice 1,0870. Ja już przeciągam tą żółtą, przepraszam, zieloną strefę, żeby nie zapomnieć o tej wartości. Jeżeli notowania zeszłyby poniżej, no to myślę, że dotychczasowy trend wzrostowy, czy aktualny sentyment, pozytywny sentyment do wspólnoty europejskiej mógłby ulec zmian. Jak na razie mamy pewien konsensus pomiędzy żółtą a zieloną strefą i on tutaj funkcjonuje tak naprawdę od połowy maja. Funt brytyjski pozostaje powyżej 1,27. W teorii oczywiście daje to szansę do spojrzenia w stronę 1,28, ale mamy jedną nieudaną próbę ataku na ten szczyt. Tam powstała formacja spadającej gwiazdy, która w konsekwencji ponownie doprowadziła do testu 1,27. To jest końcówka zeszłego tygodnia. Początek tego zapowiada się podobnie, więc ja sobie pozwolę przeciągnąć tą niebieską strefę w prawo. Jeżeli ona zostałaby pokonana, przełamana od góry, no to będziemy sięgali kolejne poziomy, które są o każdą figurę niżej. 1,26, 1,25, 1,24. Dolar australijski pozostaje jeszcze powyżej miejsca zaznaczonego strzałkami spadkowymi, czyli 0,6610. To jest dawny opór, który zamienił się we wsparcie, przynajmniej taka informacja płynie od końcówki maja, kiedy powstawały tutaj dołki zamiast szczytów. No i tak długo jak ta sytuacja trwa, no to ja jestem zmuszony oczywiście sięgać w stronę wyższych wartości jak 0,6730. Wszystko odwróci się o 180 stopni, jeżeli po raz kolejny 0,60 poziom stanie się miejscem, gdzie będziemy widzieli duże górne cienie, czyli najpierw notowania musiałyby zejść czarnymi świecami poniżej, potem zweryfikować to miejsce już jako opór, a w konsekwencji 0,65 i niższe poziomy byśmy brali pod uwagę. To jest scenariusz drugorzędny, odkładam go na bok, a w pierwszej kolejności zakładam, że Australijczyk ma tutaj pierwszeństwo. NZD, także pozytywnie na niego mogę spojrzeć za sprawą poziomu 0,6080. Cena pozostaje powyżej tego żółtego wsparcia. Nie udało się dotrzeć do 0,62, więc to jest najbliższe ograniczenie dla tego instrumentu. Seria wyższych szczytów i wyższych dołków na wykresie dziennym oczywiście daje mi tą perspektywę, żeby patrzeć właśnie w kolor zielony, a potem pomarańcz, czyli 0,6370, no ale mamy w ostatnim czasie znaczne wyhamowanie, ale nowego dołka nie ma, więc ja tutaj nie mam alternatywy, patrząc z perspektywy analizy technicznej, więc ten sentyment pozostanie z nami pozytywny. Euro-CHF. Mamy widoczną zmianę sentymentu po tym, jak w zeszłym roku notowania euro traciły na wartości na rzecz franka szwajcarskiego. Teraz szczyty i dołki są na wyższych poziomach, ale to już żeśmy raz przerabiali. Tutaj sięgam do końcówki roku 2022 i była to wtedy korekta. Nie inaczej, chyba na to można spojrzeć w tym obecnym układzie, ale trzeba mieć świadomość, że ta para walutowa jest dość nisko kwotowana. Więc jeżeli mielibyśmy mieć do czynienia z zmianą sentymentu, to na pewno warto byłoby się szczegółowo przyjrzeć poziomowi 0,97, no bo on zostawiał nam w przeszłości dość cenną informację w postaci dołków, które tu się kształtowały. One z kolei przyczyniały się do wypychania wartości wspólnej waluty dalej na północ w stronę 1,0 i wyższych. Na razie czekamy, bo ta żółta strefa oporowa tutaj jest jeszcze
pewnym problemem i wyzwaniem dla tego instrumentu. Peleny utrzymały się wsparcia. W przypadku funta do pelena 4,96 działa przysłowiowa podłoga. Piłka rzucona do dołu odbija się w stronę 5,07. Jeszcze nie udało dotrzeć funtowi do tego ograniczenia. To może nastąpić w najbliższych dniach. Dopiero jeżeli to zostanie pokonane, no to będzie można sięgnąć na wyższe poziomy. Na razie wieje troszeczkę nudą. Mamy ruch boczny, który trwa już dość długo, bo liczymy go od jesieni ubiegłego roku. No, zobaczymy, czy cały rok spędzimy w takim wąskim przedziale, jaki tutaj Państwo widzicie. Frank szwajcarski zmienia nam kierunek ruchu ceny, czyli frank się umacnia, bo pelen osłabia. Notowania wychodzą powyżej 4,35. To jest poziom, który ja z przeszłości mam zaznaczony jako jeden z ważniejszych dołków z czerwca 2022. Na razie pozostanę jeszcze wierny trendowi spadkowemu, przynajmniej temu na wyższych horyzontach czasu, bo ten krótkoterminowy, przyspieszony, liczony od mniej więcej 19 kwietnia, on już oczywiście został załamany, ale tam też było informacja, że to może być tylko i wyłącznie impuls spadkowy, więc pytanie teraz, czy nie będziemy mieli korekty. Korekty te z przeszłości to jest kwestia 23 groszy, ta z kolei, która pojawia się, zaczęła w grudniu ubiegłego roku, to jest 24, czyli mamy powtarzane wzorce i chyba trzeba je wykorzystać. Ja już to rysuję, czyli biorę jeden z punktów odniesienia, właśnie punktów, a właściwie przedziałów, tak, pokazując, że korekty są sobie równe i tym samym pytanie, które trzeba sobie zadać, czy trzeci raz historia się powtórzy. Jeżeli tak, no to szczytu trzeba byłoby szukać bliżej 4,50. Euro PLN 4,25 zatrzymało nam spadki, czyli umocnienie euro PLN-a. Nie będę sięgał w lewo, bo ten poziom już raz uzasadniałem, kiedy rozmawialiśmy o kwietniowym dołku. Notowania poruszają się w takim wąskim przedziale poniżej 4,30, to jest najbliższe ograniczenie. Jest lekki kanał spadkowy, który tu można narysować prowadząc linię po szczytach i po dołkach, więc mamy taką lekką konsolidację skierowaną z minimalnym kątem nachylenia do dołu. I ten scenariusz pozostanie ze mną tak długo, jak cena będzie chciała stabilizować się powyżej 4,25. USD PLN 3,92 przeciąga w prawo. To oznacza tyle, że to wsparcie spełniło nakładaną na niego funkcję, czyli zatrzymało spadki, a tym samym też pojawili się chętni na zakupy dolara w stosunku do PLN-a. 4,0 jeszcze niedotknięte, ale ja przyciągam sobie w prawo tą strefę, bo w ramach konsolidacji to jest pierwsze ograniczenie, kolejne jest o 5 groszy wyżej. Surowce tradycyjnie rozpoczynamy od ropy. W przypadku WTI, czyli amerykańskiej odmiany, 79 pozostaje oporem, pomimo że został on poważnie naruszony, to notowania wróciły pod to miejsce zaznaczone spadkowymi strzałkami. Wsparcie, które się stabilizuje, to już nawet nie 73,50, ale lokalnie trzeba spojrzeć troszeczkę wyżej, bliżej 77 dolarów, może 76,50. Tutaj ewidentnie są chętni na to, żeby zatrzymać tą aktualną przecenę, ponieważ wykres przesuwa mi się bardziej w bok niż w jakimkolwiek innym kierunku na wykresie dziennym, więc usuwam linię poprowadzoną po dołkach, bo ona została przecięta, ale właśnie w wyniku upływu czasu, a nie ze zmiany dynamiki ruchu cen. Więc tak długo jak notowania są poniżej 79, no to ja muszę nadal zakładać możliwość przeceny na ropie. W przypadku ropy Brent tutaj niezmiennie i chyba nawet bardziej precyzyjnie 84,50 pozostało miejscem, gdzie pojawiała się podaż. Popyt 80 dolarów i 50 centów to jest ta przestrzeń, którą warto byłoby tutaj wymienić, patrząc na miejsce, gdzie mogą powstawać kolejne dołki. Jeden już jest, drugi można powiązać z piątkowymi minimami i dzisiejszym otwarciem. Kolejny niższy to jest 77 dolarów za baryłkę, jeżeli dolna żółta strefa zostałaby pokonana. Złoto 2330, poziom, który już wcześniej spełniał rolę wsparcia.
zatrzymał w pierwszej kolejności na przecenę, potem było zejście w stronę 2300, a jeden z ostatnich impulsów wzrostowych właśnie rozpoczął się, tutaj myśli ten z połowy maja, także na 2330. No i teraz pytanie, na które ja będę szukał odpowiedzi w kolejnych dniach, to jest to, jak właśnie traktować tą dolną żółtą strefę, bo zwracam uwagę, że otwarcie z tego tygodnia mamy poniżej 2330. Tragedii jeszcze nie ma. Zaczniemy się martwić, kiedy zostanie przełamana niebieskie wsparcie i notowania jednoznacznie zajdą poniżej 2300, więc tutaj jeszcze mamy potencjalnie tą przestrzeń, żeby wykorzystać chociażby zjawisko równości korekt. Przypomnę, swing spadkowy liczony od 12 kwietnia do 3 maja, odłożone od szczytu, od ostatniego ekstremum z 20 maja, jasno nam wskazuje, że okolice 2300-2296 jest geometrycznym przestrzenią, kiedy te fale spadkowe będą sobie równe. Tak długo jak cena jest powyżej, no to narzędzie informuje, że trend wzrostowy ma tutaj pierwszeństwo. Srebro, $30 utrzymuje się jako wsparcie. Dzisiejsze sesja może zostawić tam duży dolny cień w tym miejscu, co potwierdziłoby zaangażowanie popytu w obronę tego miejsca. Jeżeli tak, no to mielibyśmy informację, że to jest potencjalnie korekta. Tu dodatkowo zamiana dawnego szczytu, czyli tego z 12 kwietnia w dołek, sprawia, że na wyższych interwałach mielibyśmy informację, że trend jest w dobrej kondycji, ponieważ poszczególne fale nie zachodzą na siebie, korekta jest wyżej, czy też zniosła mniej więcej, a nawet nie połowa, bo to mierząc geometrycznie pewnie będzie z 1 trzecia. Sprawdzę dokładnie, tak, 38,2 zniesienie licząc w ramach ostatniego swingu wzrostowego, ja już to pokażę dokładniej, czyli seria białych świec, a poziom 38,2 wskazuje nam potencjalnie koniec korekty. Tak długo jak cena jest powyżej $30 za uncję tego metalu, no to można zakładać, że popyt tutaj decyduje o kształcie wykresu. Miedź. Sytuacja nam się powtarza, czyli 10700, oczywiście tam ze sporym naruszeniem, ale ogólnie ta strefa zatrzymuje nam posiadaczy długich pozycji. To już żeśmy przerabiali w roku 2021 i 2022 z różnymi skutkami, bo ten pierwszy przypadek sprawił, że notowania cofnęły się do 8700, drugi do $7000. Na razie mamy dwa tygodnie spadkowe, ale myślę, że coraz odważniej będę sięgał w stronę poziomu 9600-9700 jako punktu, którym można byłoby oczekiwać, że pojawią się chętni na kupno tego metalu, jeżeli oczywiście ktoś uzna, że jego wartość jest na odpowiednim poziomie. Tak czy tak, ten metal jest dość drogi i na wysokich poziomach. Indeksy. Rozpoczynamy od DAX-a, który już jeszcze przed moim urlopem wrócił poniżej 18800 i jednocześnie tworząc z tego miejsca przysłowiowy sufit, który zepchnął nas w stronę niższych wartości. Byki no, pojawiły się, ale przed dotarciem do wsparcia 18700 zobaczymy, czy uda się potraktować całą tą serię spadkowych świec licząc od połowy maja jako korektę. Jeżeli tak, no to oczywiście nowy szczyt powinien stać się łupem wkrótce posiadaczy długich pozycji. Na szczególną uwagę zasługuje na pewno duża aktywność podaży w okolicach 18850 i to jest poziom, na który ja w najbliższym czasie będę zwracał szczególną uwagę, bo jeżeli nie uda się go pokonać, no to nie ma co myśleć o nowym szczycie. Nie zmieni to trendu, ale rozciągnie w czasie całą tą strukturę i potwierdzi, że mamy do czynienia z jakimś wyhamowaniem, bo zwracam uwagę, że poszczególne fale powoli na siebie nachodzą. Nasdaq schodzi poniżej lokalnego wsparcia 18700. To nie jest za dobra informacja, bo to jest potencjalnie sygnał do tego, żeby rozbudować strukturę korekcyjną chociażby do poziomu 17900, a może trzeba będzie sięgnąć po wysokość fali z wakacji ubiegłego roku. Ale z tym poczekajmy jeszcze chwilę, bo jeżeli w najbliższych dniach pojawią się jakieś dobre informacje z poszczególnych spółek, które wypną powyżej 18700 notowania tego indeksu, no to oczywiście będziemy oczekiwali nowego ekstremum cenowego. Lokalnie ja sobie przyciągnę jeszcze
linię poprowadzoną po dołkach. Ona oczywiście może mieć różny kąt nachylenia, bo w zależności od tego, ile tych punktów tutaj, ile punktów zaczepienia weźmiemy, no jeden ja tutaj dopuszczam możliwość naruszenia, ale wynika nam z tego, że rzeczywiście, że ta linia jeszcze pokazuje dość dobrze kierunek ruchu ceny. Jedyne co, no to bieżąca przecena nie przystaje już do korekt, które pojawiły się po odbiciu od 17 350. Jest ona znacznie wyższa, ta przecena. Także poczekajmy, zobaczymy, co się wydarzy na 18 700. To jest kwestia, myślę, jednego, dwóch dni i będziemy wiedzieć, czy to nadal jest opór, albo czy wsparcie zostaje zamienione w opór. Jeżeli tak, no to niedźwiedzie tutaj myślę, że jeszcze pokażą swój przysłowiowy pasur. US30, nie było nowego szczytu, to jeszcze kwestia wcześniejszego naszego spotkania. Cena w konsekwencji spadła poniżej 39 tysięcy. To jest lokalny opór, nie za dokładnie go tutaj widać i myślę, że tych poziomów można byłoby tu wskazać jeszcze kilka, ale ja też nie chcę komplikować za bardzo tego wykresu. Tak czy tak, mamy powoli rozwijającą się strukturę albo formacji trójkąta, którą będziemy oczywiście próbowali opisać jako ruch korekcyjny. Dla mnie krytycznym poziomem albo ważnym poziomem jest 36 900. To jest efekt analizy wynikającej z wyższego interwału, no bo ta potencjalna formacja trójkąta jest powyżej tego poprzedniego szczytu. Dobrze to oczywiście wróży dla wzrostów, a szczególnie, że 36 900 też ma uzasadnienie geometryczne, więc ja na razie nie będę jeszcze klasyfikował tego wyhamowania jako dystrybucja, czyli potencjalnie informacje o tym, że jakaś większa wyprzedaż może się tutaj szykować. Aczkolwiek no lokalnie tak jest efekt 39 tysięcy, na pewno będę obserwował, bo one mogą sprawić, że te czarne świece powrócą na przykład w najbliższych 1-2 sesjach. S&P 500 pozostaje poniżej lokalnego oporu 5330, a nawet oddaliło się to znacznie od tego ograniczenia, ale to ograniczenie pozostaje z nami. Nie udało przetestować się 5170, 5150, nawet można byłoby trochę szerzej potraktować tą żółty obszar. Z prostej przyczyny sięgam tutaj do szczytów, które pojawiły się pod koniec kwietnia, po to, żeby móc sięgnąć po jeden z aspektów analizy technicznej. Książkowe zachowanie szczyt zamienia się w dołek, co mogłoby wypychać notowania dalej na północ. No, odważnie będę na pewno analizował, co się będzie działo w obrębie szczytu z początku kwietnia 2024. Jeżeli nie uda się tym razem wyjść powyżej, no to będzie mi potwierdzenie, że to, co wydarzyło się 23 maja, czyli to naruszenie, potem cofnięcie, będzie klasyczną pułapką, która zepchnie notowania 500 spółek bardziej na południe. Ale o tym będę mógł trochę więcej powiedzieć, jeżeli cena przełamie to 5150 jako wsparcie. Do tego czasu pozostaniemy tutaj jeszcze bardzo pozytywnie nastawieni dla tego instrumentu, szczególnie, że mamy serię wyższych szczytów, wyższych dołków. Lokalnie też mamy właśnie tą linię trendu poprowadzoną po dołkach, więc no, tych wątpliwości na wykresie dziennym jeszcze za dużo nie ma. Na godzinowych tak, można już tam ich troszeczkę znaleźć. Na koniec klasycznie notka prawna, ostrzeżenie o ryzyku. Zachęcam do zapoznania się. Jednocześnie dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne nasze spotkanie.